Siema wszystkim na moim kanale. Dzisiaj otwieram nową serię takich wideo poradników. A w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić własne konfetti. Do wykonania konfetti jest potrzebny papier toaletowy, który trzeba pociąć w takie skrawki papieru. Petarda. Ja wybrałem FP3. Mogą być inne, mocniejsze. Jakieś pudełeczko. Taśma klejąca. Jakaś kartka, by to estetycznie wyglądało. No to zaczynamy. Pierw musicie pociąć w takie oto kawałki papier toaletowy. Teraz umieszczam petardę w opakowaniu. Robiłem takie opakowanie prowizoryczne. Nie miałem żadnego kartonu. Wkładamy petardę mniej więcej tak i przyklejamy jej ląd tak, żeby nie wypadł. I żeby się po prostu trzymała. Gdy już petarda jest przyklejona, wsypujemy pocięty papier toaletowy do środka. Aż do samego końca, żeby był fajny efekt. I teraz sklejamy górę klejem, przepraszam, taśmą. Ja zatrzymam i już po klejeniu będziecie widzieć. I tak oto wygląda sklejone konfetti. Jest petarda, widać. Teraz, żeby zasłonić i żeby to jakoś estetycznie wyglądało, skleję po prostu papierem. Gdy paczka konfetti będzie już estetycznie oklejona, możemy się zabrać do uchwytu. Zapomniałem właśnie na początku dodać, że jeszcze będzie potrzebował dratwy albo jakieś wstążki do przyklejenia. Tu ucinamy kawałek, po prostu przyklejamy. Sprawdzę, jaka długość będzie odpowiednia. I przyklejamy z jednej i z drugiej strony.
miarę mocno, żeby się trzymało. Jeżeli już przykleiliście, konfetti jest gotowe. Tak się prezentuje. I można go zawiesić na drzewo albo na jakiś drut, żeby się trzymał i ładny efekt był. Jeśli filmik się spodobał, kliknij łapkę w górę. Jeśli zaś mnie nie subskrybujesz, kliknij subskrybuj. Ja się z wami żegnam. Cześć.